Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pergamin drugi. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Na wschodzie młode byczki poddaje się próbie przydatności do koridy. Zagania się je na arenę i pozwala atakować pikadora, który kuje je piką. Odwagę każdego byczka mierzy się tym, ile razy okaże gotowość do ataku, pomimo ukłuć piką. Od dzisiaj uznaję, że co dnia zostaję poddany takiej samej próbie. Jeśli wytrwam, jeśli będę próbować, jeśli ciągle będę parł naprzód, osiągnę sukces. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Nie przyszedłem na ten świat skazany na klęskę, ani też porażka nie jest moim przeznaczeniem. Nie jestem owcą czekającą, aż zarżnie ją pasterz. Jestem lwem i nie będę rozmawiał, wędrował i spał z owcami. Nie będę słuchał tych, którzy lamentują i skarżą się, bo jest to zaraźliwe. Oni niechaj przyłączą się do owiec. Porażka nie jest moim przeznaczeniem. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Nagrody, jakie przynosi życie, czekają na końcu każdej drogi, a nie na początku. I nie jest mi dane wiedzieć, ile trzeba zrobić kroków, by osiągnąć cel. Porażka może mnie spotkać, nawet gdy zrobię 1000 kroków. A być może już za następnym zakrętem drogi kryje się sukces. Nigdy się nie dowiem, jak blisko leżał sukces, jeśli nie zobaczę, co jest za zakrętem. Zawsze zrobię jeszcze jeden krok. Jeśli to nie wystarczy, zrobię następny i następny. Przecież to nic trudnego zrobić, tylko jeden krok naraz. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Odtąd będę traktował codzienny wysiłek jak uderzenie ostrza topora o potężny dom. Od pierwszego uderzenia drzewo być może nawet nie zadrży. Podobnie od drugiego lub trzeciego. Każde pojedyncze uderzenie może wydawać się nic nieznaczącym i nieskuteczne. A jednak w rezultacie tych słabych uderzeń drzewo w końcu się zwali i podobnie będzie z moim codziennym wysiłkiem. Będą mnie porównywać do kropli deszczu, która ostatecznie niszczy górę, do mrówki pożerającej tygrysa, do gwiazdy oślepiającej ziemię, do niewolnika, który buduje piramidę. Wzniosę mój zamek, kładąc po jednej cegle naraz, gdyż wiem, że niewielkie próby, stale powtarzane, złożą się na całość każdego przedsięwzięcia. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Nigdy nie pogodzę się z klęską i usunę z mojego słownika takie wyrazy jak zrezygnowanie, nie mogę, niemożliwe, niewykonalne, nieprawdopodobne, niepowodzenie, beznadziejne, wycofanie się. Są to słowa głupców. Ucieknę przed rozpaczą, a jeśli dotknie mnie ta choroba umysłu, będę kontynuował pracę pogrążony w rozpaczy. Będę pracował i wytrzymam. Zlekceważę przeszkody pod moimi stopami, popatrzę na wysokie cele ponad moją głową, ponieważ wiem, że tam, gdzie kończy się jałowa pustynia, rośnie bujna zieleń. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Przypomnę sobie starożytne prawo wielkości średnich i przystosuję je tak, by przyniosło mi zysk. Wytrwam w przekonaniu, że po każdej porażce w sprzedaży wzrastają szanse na sukces przy następnej próbie. Każde nie przybliża mnie do tak. Każda nieprzyjazna mina, jaką zobaczę, przygotowuje mnie tylko do uśmiechu, który napotkam później. W każdym
niepowodzeniu, jakie mnie spotka, będzie zawarte ziarno jutrzejszej pomyślności. Muszę przeżyć noc, aby mógł docenić dzień. Muszę doświadczyć wielu niepowodzeń, żebym osiągnął ten jeden, jedyny sukces. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Wytrwam mimo wszystko. Każdą przeszkodę, którą napotkam, będę uważał za zwykły objazd na drodze, która wiedzie do celu, i za wyzwanie zawodowe. Wytrwam i rozwinę swoje zdolności tak jak marynarz, który uczy się opanowywać każdą rozszalałą burzę. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Odtąd nauczę się i wprowadzę w czyn pewien sekret tych, którzy są najlepsi w swojej profesji. Pod koniec każdego dnia, nie zastanawiając się, czy spotkał mnie sukces, czy porażka, postaram się dokonać jeszcze jednej sprzedaży. Kiedy moje myśli będą nawoływać moje zmęczone ciało do powrotu do domu, oprę się tej pokusie. Jeszcze raz spróbuję coś sprzedać. Podejmę jeszcze jedną próbę, by zakończyć dzień zwycięstwem. A jeśli się nie powiedzie, spróbuję ponownie. Nie pozwolę nigdy, by jakikolwiek dzień zakończył się porażką. W ten sposób zasieję ziarno sukcesu na dzień następny i zyskam pewną przewagę nad tymi, którzy kończą swoją pracę o określonej godzinie. Kiedy inni kończą swoją walkę, moja dopiero się zaczyna, jej plon będzie obfity. Wytrwam, aż osiągnę sukces. Nie dopuszczę również do tego, by wczorajsze sukcesy wprowadziły mnie dzisiaj w błogie samozadowolenie, gdyż jest to główna przyczyna każdej porażki. Zapomnę o zdarzeniach minionego dnia, dobrych czy złych. Powitam nowy dzień z wiarą, że będzie to najlepszy dzień w moim życiu. Wytrwam, dopóki tylko życie tli się we mnie, albowiem znam jedną z głównych zasad sukcesu. Jeśli potrafię wytrwać, osiągnę zwycięstwo. Wytrwam i zwyciężę. Dziękuję.